jest pierwszy świecki szturm. Od dzisiaj jest tu kolorowo, my już tu jesteśmy od kilku dni, bo jednak jest to duża inicjatywa. Myślę, że największe nasze wydarzenie, które w ostatnich latach realizowaliśmy, także teraz jesteśmy podekscytowani, już nie możemy się tak naprawdę doczekać, aż wszystko się rozpocznie. Biuro zawodu, weryfikacja już trwa, ale czekamy na te biegi właściwe, biegi w klasyfikacji właśnie profesjonalnej i amatorskiej oraz biegi dla dzieciaków, które też mają możliwość tutaj sobie wziąć dzisiaj udział i skorzystać z naszym świetnym szturmie. Tak naprawdę czeka na nich świetna zabawa. Plac rekreacyjny w Kozłowie został przystosowany dla nich, tak żeby mogli tutaj miło spędzić czas. Są różnego rodzaju atrakcje, można zjeść, można się napić kawy, zjeść lody, ale tak naprawdę to, co na nich czeka, to świetna zabawa na trasie. Około 30 przeszkód na prawie 7 kilometrach trasy. Są to przeszkody, niektóre profesjonalne zostały wypożyczone przez firmy, która zajmuje się biegami przeszkodowymi, ale jest też bardzo dużo przeszkód, które my własnymi rękoma, własnym sumptem przygotowaliśmy dla Was, także nie będzie to taki tradycyjny bieg, jak to w innych miejscach się odbywa. To jest taki nasz typowo świecki szturm.